przetoczyła się duża debata, wiele kontrowersji na temat hodowli zwierząt. Oczywiście te ustawy, które prawo i sprawiedliwość lansuje, to jest tylko wstęp, bo środowiska marksistowskie, lewicowe chciałyby, żeby całkowicie nie tylko zrezygnować z chowu zwierząt na skóry, ale żeby też zrezygnować z chowu zwierząt na mięso, czyli na ubój, żeby je Jeść, to jest ich cel, oni to o tym jasno mówią. Tu ten tak zwany ubój rytualny, przecież kiedyś w dawnych czasach praktycznie Żydzi tylko taki ubój stosowali. Stąd chciałem Wam pokazać, jak Bóg widzi błogosławieństwo narodu, czyli jak Bóg widzi błogosławieństwo Polski, i zestawcie to sobie z tym, jak widzi błogosławieństwo Polski PiS, czy Jarosław Kaczyński. Oczywiście nie cały pis, bo część pisu się zbuntowała przeciwko Jarosławowi. No ale część tam wiernie przy nim trwa. Opis znajdujemy w 144 psalmie, czytam od wersetu 13. Spichlerze nasze niech będą pełne, zaopatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy na naszych polach. Bydło nasze niech będzie ciężarne, bez szkód i strat, i niech nie będzie narzekań na ulicach naszych. Błogosławiony lud, któremu tak się powodzi. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan. Dużo bydła, dużo owiec, przecież właśnie te owce najpierw strzyżono, potem także zabijano na skóry. Z bydłem to samo, zabijano na mięso. To jest objaw, to jest owoc błogosławieństwa Boga. Kraj przepełniony właśnie bydłem, owcami, zwierzętami hodowlanymi, to kraj błogosławiony. Jaki kraj chce zrobić z Polski Kaczyński?